daje większą przestrzeń w obrazie. Można bardzo śmiało i dynamicznie manewrować kolorami. I można, to znaczy uzyskuje efekt taki, jaki chce. Właśnie tą szpachelką. Jeśli Państwu podoba, to już Państwo musicie o tym sami. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę trudniejsza technika. Ale przykład takiej pracy, to wiele Państwo będziecie mogli zobaczyć, tu jest właśnie zaczynanie ulotnej z barwami, takimi elementami na słonach. To akurat jest żywy ogród, który tu na pewno Renacie się przypomni. I kolejne artystka przy pracy malowała ten ogród gdzieś daleko w ciepłych krajach na ten temat Palestyny. To było podczas mojej wystawy na Krecie. Kiedy przyszła właśnie pani, podobały się jej moje obrazy i poprosiłam taką propozycję, czy mogłabym zagościć u niej parę dni i namalować je dwa obrazy jej ogrodu. Właśnie tutaj zdjęcia przedstawiają mnie przy pracy. Właśnie maluję tutaj szpachelką i poprzednie zdjęcie pokazywało jej ogród i dom, natomiast tutaj on jest przedstawiony już na obrazie. Kolejna odsłona. To jest tam serię zdjęć pokazujących obrazy na wystawach gdzieś w dalekim kraju. Tu w Radziszowie Rodzinnym nie było do tej pory wystawy artystki, ale gdzieś daleko inni mogli podziwiać te obrazy, część tych, które my gdzieś tu możemy zobaczyć, ale też część innych. I proszę kolejne. Zobacz.